No i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mike, jesteśmy CSGO Skinsie, oczywiście przypominam o tych giveawaykach, trzech, które macie do zgarnięcia, a wystarczy wpłacić z kodzikiem Mike, który wam daje 10% bonusu do wpłaty, bądź 20% dla nowych osób, też być może dorzucimy dzisiaj giveawayka, jak uda się coś fajnego dropnąć, także zaczynamy pierwszą batelkę od razu na grubo, bo w sumie z tego co widzę walimy na prawie 7000. Także start bardzo ciekawy, słabo w sumie, jak na to, że to jest ulepszona ta najdroższa skrzynka, oj, 8000. Slaughter Butterfly Knife, no to chyba ustawi już chociaż 1700. No ustawione jest to już niestety. Raczej w plecy bitwa. A było tak dobrze, nie? Zaczęło się całkiem obiecująco. Jednak 17 tysięcy nie na moim koncie, także trochę ten giveaway dla was się oddala. No ale co? Oczywiście możecie dołączyć do giveawayu, otworzyć codzienną darmową skrzyneczkę. Tak naprawdę. No i też tak naprawdę punkciki może dzisiaj wykorzystamy generalnie. Stiletto Ultrafiolet, a bo w sumie może to machniemy. 330 zostało. Może taka jaguarek do tego, powiedzmy. Dobra. Ile z tego mamy? 1700, ok. 1700, bardzo fajna sprawa. Dobra. No my też generalnie wchodzimy tutaj właśnie ponad 500 000. Ale nie dałoby się chyba tego wszystkiego wrzucić, nie? Nie dałoby się. 60 tysięcy. O, można. 70, można, 100, można, 150, można, a ile można na maksa? 200, 300, 500, także wrzucam widzowie 500 000. I za 500 000 mamy 554, zostało 63 tysiące. 973 i za to mamy 59 zł, czyli generalnie jeszcze jakby nie patrzeć 600 zł wpadło nam z tych punkcików. 600 zł, tutaj też generalnie można sobie na Królu Wzgórza pomyśleć, no jak ja bym rzucił teraz to ten, to bym miał Guardiana jedynie. Także no, War, bo Guardian to ile tam, 200 zł maksymalnie, tu mamy w sumie 600 około. No dobra, także to, zacznijmy może teraz jakąś taką biteweczką po mojemu. Pach, pach, pach. No i lecimy widzowie, lecimy, odrabiamy. 1974. Bank, bank, bank. No. Zobaczmy co się tutaj wydarzy. Pierwsza w sumie spoko, bo w sumie dla mnie. Druga sprawa, czyli tutaj Hyper Bestia, no trochę 500 zł Jaguar w minimalwearze. No zaskoczyłem się teraz. No ale dobra, zobaczmy generalnie jakby... O, 800 zł, dobrze. Klasa światowa. 300 kolejne. Ta skrzynia to mnie uwielbia, nie? To jest moja skrzynka. This is my case. 300 zł przewagi, ten Emily trochę mnie niepokoi. Oby tutaj nic magicznego. Dobra, mamy to. Czyli 4300 wyciągnięte. Plus oczywiście tu wciąż mamy oczywiście fajne itemy. Generalnie co, napiszcie mi na co byście chcieli giveawaya przede wszystkim. No to jest bardzo tutaj zaskakujące. Dla mnie przynajmniej. Co byście chcieli? Jakiego byście chcieli skina? Czy kosę? Czy może Ikariusa jakiegoś? Czy może, nie wiem, 4 skiny jakiejś takiej wartości za, nie wiem, 200-300 zł? Dajcie koniecznie znać w komentarzu i ja się postaram dostosować do waszych potrzeb, a my lecimy z kolejną bitewką. Teraz jest underdog, więc no dobrze byłoby nie dostać nic magicznego. Na razie bardzo równo, to w sumie nie jest to jakaś duża przewaga. Jest wszystko... Oj nie, to jest minimal wear. No jednak nie. Zobaczcie, to jest teraz sytuacja dla mnie. Zobaczcie, wychodzimy na prowadzenie. Stały 3 skrzynki. O, stan, 30 zł. Okej, tu 300 wpadł, kołdret. Jest 700 zł, czyli z Adrianem jestem raczej safe.
No teraz to na pewno. No został mi Rusa, żeby on mnie tutaj... Dobra, mamy to raczej. Mamy to. Zobaczcie, ta skrzynka to jest coś, co... No daje mi olbrzymie profity. 4200. Dobra, zobaczmy. Jeżeli wejdzie ktoś w miarę szybko, no, to zostaniemy, miałem mówić, a nie, to idziemy na moją skrzynkę. To jest tryb normalny, ok? Czyli im więcej, tym lepiej. Żeby było tutaj więcej. Na razie słabo w sumie wszystko idzie. Ale nie ma dużej różnicy rękawiczki dla tego pana. Niestety, początek. Oj, to też dobre, 500 zł. No ja dostaję, ja nawet stówki nie mam za bardzo. Tutaj na początku jakieś tam skiny po 100 zł. Tu wleciał print dla kolegi. Połowa za nami. Zostało jeszcze 5 skrzynek. No w końcu coś lepszego, ale still 300 zł tylko. No nie, no to raczej losa. To raczej losa. To chłop ma 2,5, ja mam 1100. Jeszcze Asimowy printy. Nie, no to jest nie do wygrania. To jest nie do wygrania i to widać już gołym okiem, nie? Że to raczej nie siada. Jakby był underdog, to byłoby całkiem okej. Jeżeli niestety, żegnając się dzisiaj z odcineczkiem, nie siadło. No ale ogólnie w sumie całkiem ciekawe dzisiaj doświadczenie. Pozdrawiam was i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Elo!